Cześć, kolejne zadania z matury 2014 roku z poziomu podstawowego. Jesteśmy już przy zadaniu 28. No i mamy dowodzik, tak jak to przeważnie bywa na każdej maturze, przynajmniej jest 1-2 dowody. Co mamy za dowód? Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k do trzeciej do kwadratu przez 7 jest równa 5. Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba się zastanowić, co to znaczy, że liczba k przy dzieleniu przez 7, tak, że k przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Oznacza to, że moją liczbę k ja sobie mogę zapisać jako 7x plus 2. Dlaczego? No bo jeżeli byśmy ją podzielili przez 7, czyli możemy ją tak zapisać, podzielić przez 7 na pewno i reszta wyjdzie 2. Przykład może. Jeżeli dziewiątkę, tak, mogę zapisać jako 7 razy 1 plus 2, nie? Bo 9 przy dzieleniu przez 7 daje 1 reszty 2. Następna taka liczba to jest na przykład 16, bo to jest 7 razy 2 plus 2. 14 plus 2 to jest 16 i faktycznie 16 przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Nie, następna jest tak, 23, czyli 7 razy 3 plus 2, tak? Bo to jest 21 plus 2, czyli 23 i faktycznie tak jest, nie? Że przy dzieleniu 23 jak podzielimy przez 7 to jest 3,2, czyli faktycznie reszta będzie 2. OK, mam nadzieję, że jest jasne, że dzięki temu w ten sposób mogę zapisać sobie tą liczbę. Prawda? OK. To teraz to sobie, albo może nie, może nam wystarczy miejsca. OK, no ale my mamy udowodnić, że liczba 3k kwadrat przy dzieleniu przez 7 daje liczbę, daje, jest równa 5, tak? Reszta. OK, no to weźmy sobie te 3k kwadrat. Przecież to jest 3 razy, otwieramy nawias. Tu trzeba będzie podnieść do kwadratu to k. No a to moje k to jest oczywiście 7x plus 2. To, co sobie stwierdziliśmy tu na początku, tak? No i teraz wystarczy tylko tak. Trójeczkę przepisać. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. 7x do kwadratu to jest 49x kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy 7x to jest 14x, razy 2 to jest 28x, plus 2 do kwadratu to jest 4. OK? Równa się. No i teraz tak, 3 razy 49 to jest 150 bez 3, czyli 147x kwadrat. 28 razy 3 to jest 90 bez 6, czyli 84x. No i to jest plus 12. OK? To teraz jeszcze tak. 147x kwadrat sobie przepiszę. 84x sobie też przepiszę. A tą 12 zapiszę jako 7 plus 5, nie? Bo 12 to jest 7 plus 5. I teraz uwaga, magia. Bo już praktycznie kończymy ten dowód. Z tego wyciągamy sobie siódemeczkę. Czyli jeżeli wyciągnę tu siódemkę, to wyjdzie mi 147 na 7 to jest 21x kwadrat. 48 na 7 to jest 12x. I 7 na 7 to jest 1. I zostaje nam plus 5. Czyli skoro ja liczbę 3k kwadrat jestem w stanie zapisać jako 7 razy coś, w sensie jakiś tam powiedzmy y, i jeszcze jest plus 5, czyli przy dzieleniu przez ta liczba, tak, przy dzieleniu przez 7, bo tu jest 7 razy y, da nam właśnie reszty 5, dokładnie w ten sam sposób, jak tłumaczyłem wam to, czyli że przy dzieleniu przez 7 jest równe 2. Przy dzieleniu przez 7, tak, nasze k to było 7x plus 2. I teraz po prostu tylko na końcu napisać słownie, ponieważ liczbę 3k kwadrat zapisaliśmy w postaci 7 razy y plus 5, a y należy oczywiście do liczb naturalnych. Dlaczego? No bo jeżeli ten x tutaj też należał oczywiście do liczb naturalnych, to tam trzeba było dorzucić, sorry, mój błąd. No, ok, tak. Czyli, skoro to jest liczba naturalna razy 7 plus 5, no to jest podzielna, tak? To trzeba napisać na dole w komentarzach. Czemu to jest liczba naturalna? No bo x jest naturalny, coś do kwadratu jest naturalne, razy 21 jest naturalne. 12 razy naturalna jest naturalna, plus 1 jest naturalna i plus ta naturalna jest naturalna, tak? Ogólnie. W sensie nie ma tu ułamków, pierwiastków ani nic takiego. No i dzięki temu, że jesteśmy w stanie zapisać to jako 7 razy jakaś liczba naturalna plus 5, to jest ona podzielna przez 7 z resztą 5, bo to jest ta nasza reszta.
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem tego. Jeżeli masz pytania, śmiało w komentarzach. Napisz w ogóle, co uważasz na temat tego, co robię, bo tak ostatnio na zadaniach, które nagrywam, zbieram właśnie takie informacje, czy wam się to podoba, czy nie. Więc bardzo fajnie, jakbyś gdzieś tam na dole napisał. Łapki w górę, mile widziane, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.